A propos rozmów. Rozmawiałeś z... No wiesz. Nie, nie rozmawiałem. Mam wrażenie, że nie mielibyśmy sobie dużo do powiedzenia. Ale porozmawiam. Może jutro. Jasne. Jak będziesz gotów, przyjacielu. Jak tylko będziesz gotów. O ile do takiej rozmowy w ogóle można być gotowym. Ale nie. Nie chce mi się gadać o gadaniu. Witaj, filozofie. Zgłębiłeś już istotę życia? Człowieku, nie zasłaniaj mi słońca. Witaj, przyjacielu. Piękny mamy dzień, nieprawdaż? Faktycznie wyborny. Zaiste. Skoro już usiadłeś zmęczony, przyjacielu, opowiadaj. Usiadłem chętnie, ale co mam opowiadać? Wiem przecież o twoich przejściach medycznych. Na pewno z ich powodu popadłeś w jakąś niezłą kabałę. Albo coś w tym stylu. I właśnie o tym powinniśmy porozmawiać. Trzeba rozmawiać o takich rzeczach. Szczerze. A jeśli w nic nie popadłem, to jestem zwolniony z konieczności opowiadania? I co? Tak po prostu siedzieć będziemy, nie mając treści żadnych na uwadze? I co? Tak po prostu siedzieć będziemy, nie mając żadnych treści na uwadze? No? I czy to trzeba zaraz o czymś gadać? I to szykiem przestawnym? Trzeba. Oczywiście, że trzeba. A propos rozmów. Rozmawiałeś z... No wiesz. Nie, nie rozmawiałem. Mam wrażenie, że nie mielibyśmy sobie dużo do powiedzenia. Ale porozmawiam. Może jutro. Jasne. Jak będziesz gotów, przyjacielu. Jak tylko będziesz gotów. O ile do takiej rozmowy w ogóle można być gotowym. Ale nie, nie chce mi się gadać o gadaniu. Zawsze możemy o czymś innym. Tematów wiele, byle... Byle gadać, tak? Nawet głupoty. Nie, wiesz, gadać też mi się nie chce. Będę spadał. Gdzież to takim pędem? Po cóż? Po cóż? Do załatwienia. No na razie, filozofie. Trzymaj się. Żegnaj, przyjacielu, szerokiej drogi. A jak?
Staś, zapodaj tutaj na chwilę. Co chcesz, babciu? Coś się stało? Nie, siedzę sobie na kwadracie. Spoko. Lubię czasem tak po prostu na ciebie popatrzeć. Wiesz, kozak z ciebie, wnuczek. Dzięki, babcia. A tak w ogóle, babciu, to czemu założyłaś taką dziwną czapkę? Prosto, że dla lansu. Dzisiaj mam wbić do doktorka, więc myślę, na baniak wcisnę czapajkę i jest lans pod przychodnią. Wiesz, o co chodzi? Wy z ziomkami pewnie też się lansujecie na mieście. Niby tak, ale babciu, czemu masz na sobie taki gangsterski kajdan? Tak trzeba, ziomek. Babki na dzielni muszą czuć, z kim mają do czynienia. Zadłuży się jedna z drugą na potaż czy tam tramal i nie oddadzą suki. Muszą mnie szanować. Kminisz? No tak, wiadomo. Ale babciu, czemu tak dziwnie mówisz? Rozkmiń. Nieważne jak mówisz, ważne, że mówisz. Dopóki jest rozmowa, coś tu tworzymy, co nie? Może i coś tworzymy, ale przecież nie tylko słowa tworzą. Ta? A co jeszcze? Myśli, uczucia. A jak wyrażasz myśli, a jak wyrażasz uczucia? Gadanie tam. Gadanie takie. A właśnie dobrze, że podbiłeś z tym gadaniem. Rozmawiałeś już z... No wiesz. Nie. Nie rozmawiałem, ale czuję, że muszę. Pewnie niedługo porozmawiam. Może jutro? Się wie, ziomek. Dobra, babciu. Idę do siebie. Jasna sprawa. Ejo, trzym się! Jakby coś, to wołaj.
Ej, Jordan! Teraz paka z linii wolnej! Dasz mi jeszcze trochę czasu, to polecę. Co tam? A jakoś. Zmęczony jestem. Słyszałem. Są powody. Nic dziwnego. Ta. Chcesz pogadać? Co wy wszyscy z tym gadaniem? Nasz natchniony Kubuś pierwszy do gadki i moja szalona babka zaraz za nim. Za każdego rogu ktoś wyskakuje na mnie z rozmową. Mam pomysł. Zagrajmy o to. Ty trafisz pierwszy, wzoro gadki. Ja trafię, pogadamy. Wchodzisz to? Pora zamknąć ci ryj, co? Zaczynaj, trochę sobie pokazuj, misiu. Od dzisiaj mów mi czarna mamba. Beautiful back cut by Brian Russell. Couldn't convert. Scottie Pippen continues to own him defensively. Michael Jordan giving the Bulls the 2-0 lead. Pippen is trying to walk it off. He's defending on Russell, who fires the three. Rodman rebound. Well, the Chicago Bulls want to get out and run more, and that's if Scottie Pippen can get the ball and push it up. Right now, he's trying to find out if that left foot is going to work. And Jerry Sloan opening up with a one-a-sec on George pass, Hoffer finding Pippen, make it 4-0 Chicago. Talking to Brian Russell, he is well aware that he has to play a lot smarter basketball game. It couldn't have been a worse start for him tonight. Now Malone played by Longley. And the shot affected. Well, the Bulls feel with Longley on it, it'll force Malone to go outside, which is what he did in game one. And Longley gets inside on Ostertag, leading to the... Off the steal, Stockton able to handle. It'd be nice to see Utah convert these into fast break points. Brian Russell still can't find the range, but fortunately, Karl Malone is a demon on the boards. Utah 0-5 here at the start. Stockton with the step, and that is their first field goal. Well, there's a case of Brent Harper expecting a pick and roll, forcing John Stockton towards the baseline, and Brian Williams came up with Karl Malone, and that opened up the driving lane. Bulls 8, Jazz 5. We are just underway. By Jordan, able to hang to adjust to get the pass to Hoffer. Fast break opportunity, convert. Hornacek for three. Rodman lost it, but recovered by Williams. And here's Jordan with the Jazz getting back. Marvin, the Bulls' interior passing has been very sharp early, Harper and Jordan particularly. Shot clock at 7. Jordan, yes. And that is his second field goal. Bulls lead 10-5. Well, this is the kind of execution that the Bulls got quite a bit of in game one. Just a little pin down for Michael Jordan in the lane. And what Jared Sloan wants his team to be more physical. Just don't let people come to the screen. Make sure you bump that screener so he doesn't get a good shot at the body. Przegrałeś. To ci gra się jeszcze nie skończyła. Skończyła. Popsułeś zabawę. Co
Gdzieś w willi pod Los Angeles Kobe Bryant obudzi się z krzykiem. Ale po chwili odetchnął, bo to tylko zły sen. Ty i te twoje żarciki samolociki. Zawsze dolatują do celu, co? A jak? No to o czym chcesz gadać? Rozmawiałeś z... Nie, nie rozmawiałem. Ale zbieram się. Chyba jutro. Zbierasz. Słuchaj, z rozmową jest tak z dobrą akcją, a taką naprawdę dobrą akcją, na pewny rzut. Musisz być pewny, kiedy podanie, kiedy dribbling, kiedy rzut. I nadgarstek. Tylko się nie obsrywaj, bo jak się obsrasz, to dupa w kwiatach. Gadasz jak prawdziwy trener. Proste. Zawsze graj na pewny rzut. Jak na ciebie mówią trenerze. Napoleon, koszykówki. Chwytliwe, zapamiętam. Dobra, Napoleonie, koszykówki. Uciekam. Dobra. Tylko pamiętaj, na pewny rzut. Nie bój się rozmowy. Jasne. Bóg? A któż inny mówi tak donośnie z ofu? Humphrey Bogart? W sumie to znalazłoby się sporo dobrych narratorów. Milcz teraz! I grzecznie! Bóg przemawia! No, skoro się uspokoiłeś... Na pewno podniosłeś teraz brew, prawda? Co? Jaką brew? Ty się, człowieku, fokusuj na tym, co do ciebie mówię! Odsłuchuję cię już od ponad miesiąca i wiem, że uciekasz od rozmowy ze mną! Ładnie to tak! Dobrych masz informatorów. A co ty myślisz? Bogiem jestem, mam wyszkolony personel. W każdym razie uciekasz przed rozmową. I to głupia jest. Zmęczony jestem. Ja wiem, że zawsze coś. Zmęczony, chory, źli księża, bogaty kościół, bla bla bla, straty taty. Posłuchaj mnie, człowieku. Gadać trzeba i tyle. Bo jak nie będziemy gadać, to zapomnimy, że razem łatwiej. No dawaj, pomóż się, powiedz co chcesz. Tutaj? Teraz? Tak jest! Chodź, pomogę ci. Najpierw stajemy. O, ładnie.
Teraz zginamy jedną nóżkę człowieczka, owieczka. A teraz drugą nóżkę człowieczka, owieczka. Jo, proszę. A teraz gadaj! Co mam powiedzieć? Prawdę, głupcza! Jaką prawdę? Szczerą prawdę! Swój środkowy środeczek! Największą potrzebę! W końcu ta istota wewnątrz ciebie wie, że pewne rzeczy liczą się bardziej, że warto prosić i chodzić tylko za tym, co na szczycie. No, coś czego, no? Zdrowia. No i pięknie! No to Lu, proszę bardzo, masz! Ze mną jak z dzieckiem, za rękę i do baru! Musisz tylko mieć odwagę, klęknąć przede mną i poprosić. Tylko tyle i aż tyle! I to wszystko? Proste! A jak coś jest proste? To nie jest krzywe! Dokładnie! Ups! Przesadziłem z radością! To nic, to nic! Skrzesi się chłopaka! Łazarz w końcu nie będzie jedyny, co nie? Gdzie są napisy? Gdzie te cholerne napisy, kiedy są potrzebne? Nareszcie! No dobra, wstawaj człowieku! Tylko nie mów o tym, jak on, okej.